Na moim kanale miałem dwie przerwy, tak zwane techniczne, kanałowe. Wtedy ja byłem nieprawy, niesprawiedliwy, nieetyczny, bo skoro człowiek siedzi w więzieniu, to chyba taki jest, tak, strażnik chyba jest prawy, bo jakby ten był prawy i ten był prawy, to obaj byli na wolności. Więc ja przez pół roku, co 87 dni i 19 dni, z przerwami oczywiście, byłem nieprawy, niesprawiedliwy, nieetyczny. Ta jest, można powiedzieć, że tutaj wykazaliśmy tą drugą stronę, która jest prawa, sprawiedliwa, etyczna. I teraz pytanie, czy będę miał kolejną przerwę na kanale, bo kolejna przerwa na kanale, to oni się już dobrze postarają, żeby ona była dłuższa przerwa na kanale. I teraz, czy chcielibyście mieć przerwę na kanale, bo też możemy zrobić taki pstryk oczywiście i Rafał się odezwał, Rafał wrócił. Ile to minęło, Rafale? U, panie kochany. To już jest po sprawie, tak? Po sprawie już jest. I po wyroku już jestem. I wyszedłem do was już po wyroku, czyli parę lat minęło chyba. Ile to tam minęło? Więc jest co opowiadać, Rafale. A gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Gdzie cię zamknęli? Zamknęli mnie w jednym szpitalu w Polsce. Mnie zamknęli i tam mnie trzymali te lata, bo tutaj nie mogliby powiedzieć, że jestem zdrowy, bo jak zdrowego trzymać przecież w szpitalu i tak dalej, więc Rafał chorował dla was przez parę lat. Na papierze Rafał chorował, wiecie o tym, no ale dla niektórych lekarzy to Rafał naprawdę chorował. Na papierze cały czas Rafał chorował. Jestem ciekawy, czy chorujący Rafał zgłosiłby się kiedykolwiek do lekarza. Tam mi przypisali, że ja cierpię na chorobę, to przyszły Jezus, w szpitalu jestem, a ja cierpię na chorobę, a lekarz tuż obok, to łopanie. To chyba musiałbym często chodzić do lekarza i mówić, panie doktorze. Znowu cierpią na chorobę, a lekarz mówi, o świetnie, bo to jest największy stan pana chorobowy teraz, tak wychodzi, badaj pan, badaj i żeby mi to ustąpiło teraz, proszę bardzo, przychodzę w największym stanie chorobowym cierpiącym, panie doktorze, psychiatro, proszę mi to leczyć. Pan doktor mówi, ejku, jak to się leczy, chyba porozmawiać trzeba, ta jest dobrze, panie doktorze, rozmawiajmy, bo pan tu jest mądrzejszy, a ja mam te dwie choroby przypisane, chciałbym być tak mądry jak pan oczywiście, bo... Jak ja bym był tak mądry jak pan, to no, nie byśmy sobie tak porozmawiali, jak człowiek z człowiekiem, to taki człowiek, psychiatra, to by się zapytał, to panie Rafale, co pan to w ogóle robisz, na przykład. Mówię tak, że panie doktorze, bo się widzimy pierwszy raz, więc albo pani z tej bandy tam, to właśnie wychodzi, bo to wszystko na internecie jest, no to jak mówię, to jak wyjdę, to albo po pana lekach, albo już wychodzę dzisiaj. Bo nie wiem, mogłem sobie być te 4 dni, po prostu zobaczyć, jak tutaj wygląda, badania porobić właśnie, czy mógłbym z okazji, może ja bym tak badania sobie porobił, to, czyli tak, właściwie potrzebowałem telefon, parę rzeczy i mogę sobie tu posiedzieć parę dni u pana doktora, porozmawialibyśmy, ja bym sobie pobadał, zobaczyłbym, jacy tam ludzie siedzą. O, byłbym wolny, czy skoro jest opłacone i miejsce wolne, to proszę bardzo. Więc na takich warunkach to ja mógłbym iść do psychiatryka. No, kamera w ręku i pokazujemy, tak? Miejsce publiczne jest, jest. Są ludzie zdrowi i są też tacy, o, proszę bardzo. Chodzi o to, żeby te szpitale były puste. Najlepiej, o, albo najbardziej ciężkie przypadki, jeżeli już taki człowiek nie jest samodzielny. Nie wiem, czy pozwolono by mi na samodzielność, bo chyba chodzi o to, żeby mnie zamknąć, żebym nie był samodzielny, żebym nie był w domu, żebym do domu nie przyjeżdżał i nie kręcił materiałów, a potem znowu do zamknięcia. To tak nie, to cały czas do zamknięcia to miałoby być i musiałbym mieć takiego lekarza, który by parę lat mnie trzymał w więzieniu. I teraz pytanie, czy są tacy lekarze w Polsce? Jaworzno mówi, że są, oczywiście, bo ja mówię... Jakby trafił na uczciwego lekarza, to bym powiedział, dzień dobry panie Rafale, do widzenia panie Rafale, fajnie się z panem rozmawiało, to ja już załatwię ich tutaj, teraz do mnie przyjdą na badania, panie Rafale, zapraszam obok do krzesełeczka, proszę bardzo, na co będziemy badać? Na paranoję, tak, ja jestem lekarzem, a pan tu widzę specjalistą z paranoi, więc kto pierwszy? Prokurator, komendant i sędzia, to żebym czasem się nie ugadał z waszym lekarzem, to jest wasz lekarz, to co ja tam będę gadał, widzicie, i to takie badania można być, że co ja tam powiem, to będzie dalej po ich niemu. Rafał chory, Rafał dalej choruje, Rafałowi się pogorszyło, bo oni w szpitalu nie mogą mnie trzymać bez leków. Jak to człowieka bez leków trzymać w szpitalu przez rok czasu, to ja nie wiem, no właśnie po co. Obserwujemy, tak, obserwujemy, obserwujemy, obserwujemy. Nie trzeba leków, nie trzeba, nie trzeba. Po pół roku też nie trzeba leków, nie trzeba, nie trzeba.
No właśnie, więc w szpitalu trzeba leki, pamiętajcie, bo oni są lekarzami, to od leków, dają wszystkim leki, tam nie ma nikogo, kto nie dostał leku w tym szpitalu. Ja też bym dostał leki, no to było dziwne, jak ja bym był taki jedyny, który nie dostaje leków. No pomyślcie sobie, są w szpitalu ludzie, którzy nie dostają leków, to się chyba inaczej nazywa. Sanatorium chociaż, takie dobrowolne, bo tutaj nie ma dobrowolności już, więc ja bym był leczony na choroby, które już wskazano. Widzicie? To na takie musiałbym być chory, na takie musiałbym być leczony i teraz jak się znacie, ja tutaj wam podam, jak się nazywają te choroby, co oni przypisują, to znajdźcie do nich leki. Się dowiemy, jak ja bym wyglądał po dużej dawce takich leków. Oni byli czyści oczywiście, tak? Oni mi leczyli z tego. Jakie dawki leków musiałbym zażywać, żeby system był zadowolony, tak? Czyli pan doktor był zadowolony, miasteczko było zadowolone, czyli Rafał, żeby nie wychodził i tak dalej, i tak dalej. Chcieli mi uśmiercić lekami, ja wam to powiedziałem już dawno, no nie wiem, czy się odważą, czy ja bym miał przerwę na kanale, bo kiedyś wyjdę. Mecenas już będzie tutaj wam transmisję robił, to jak chcecie takiego scenariusza. Mówiłem, tutaj wystarczy ten policjant, który mnie zatrzyma i albo mnie puści, w ogóle mi zatrzymywał, albo specjalnie na mnie dalej polują, tak, żeby tylko zatrzymać, bo już jak ja trzymają, no to już wiadomo, szpital. A pan Rafał właśnie wam opowiedział, jak to by wyglądało realnie. Dużo innego, to jest inny scenariusz.